Proszę pan radny Michał. Wiem, moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł, tym bardziej, że mamy w miejscu basen, tak? Przy basenie gdyby możemy mieć jak gdyby ala taki kompleks sportowy, tak? Czyli basen, siłownia, sauna, jacuzzi. Także myślę, że to jak najbardziej zasadne jest, żebyśmy w to poszli, a jeśli chodzi o sprzęt, no to no nie oszukujmy się, nie wiem, ktoś z państwa chodzi na siłownię, to orientuje się chyba, że to nie jest takie coś, że to się zużywa i ciężar się zużywa. No, ewentualnie linka może, czy kółko się zużyć, ale nie metal, nie stan. Także tutaj ewentualnie jakieś odświeżenie, czy coś w tym stylu, ale mówię, nie jeden tutaj gdyby na łapach to są, niektórzy mają jakieś te swoje siłownie przydomowe, to tam praktycznie każdy bazuje na sprzęcie gdyby używanym i ten sprzęt gdyby się nie zużywa, no bo nie oszukujmy się, no ciężar kółko 20-kilowe nie da się zużyć w jakiś tam sposób. Proszę panie radna Miesoko. Realizujecie państwo naszą propozycję, żeby w budynku gimnazjum umiejscowić OKF, co to tak przekrzyczane było, że taki bzdurny pomysł, a pomalutku się to pięknie finalizuje właśnie w taki obiekt, o którym żeśmy mówili. Rzeczywiście i wszyscy tutaj mówimy o lokalizacji funkcji sportowej w obiekcie gimnazjum. Ta różnica tylko między tymi dwoma pomysłami to jest taka, że w jednej to była mowa o obiekcie kulturalno-sportowym, a w drugim wariancie była mowa o obiekcie sportowo-edukacyjnym. Zatem rzeczywiście wspólnym tym mianownikiem to jest działalność sportowa i jak najbardziej się tutaj zgadzamy. Proszę pan radny Jaruszewski. A jak to będzie później funkcjonować w jakiej formie? I dla kogo? Siłownia oczywiście. Można prosić o doprecyzowanie pytania? No nie wiem, bo to będzie pod OKF-em, czyli co? Jak to będzie odpłatne na przykład? Proszę państwa, odpłatność za takie zajęcia będzie ustalona w Rady Miejskiej w Łapach, podobnie jak to w wypadku basenu prędko. Zatem to po sfinalizowaniu tej inwestycji będzie przedstawione państwu do podjęcia uchwały i uregulowania odpłatności. Proszę pana radny Pukośnik. Jest to, proszę państwa, niewątpliwie takie poszerzenie oferty dla mieszkańców naszej gminy. Powstaje basen, jeżeli tam uda się i powstanie, będzie ta siłownia, tam jest też sala, która może być wykorzystana do prowadzenia aerobiku. Wiemy w tej chwili, że Ośrodek Kultury Fizycznej wynajmuje pomieszczenia w różnych szkołach i tam prowadzi zajęcia z aerobiku. Jeżeli tutaj by taką salę zaadoptować, to po prostu jest to duże ułatwienie. I można przyjść, skorzystać z basenu, skorzystać z siłowni, czy panie na salę i skorzystać z ćwiczeń aerobiku. Szanowni państwo, nie chciałbym jeszcze zabrać głos. Przypominam, bo rozmawiamy na temat siłowni. Jej ewentualnego zakupu. Proszę pani radna Ekiel. Jeszcze tak mi przyszło do głowy takie dwie opcje. Szczerze mówiąc, sama dopiero mi to przyszło do głowy, więc jakby nie przeanalizowałam, ale może takie moje zdanie wpłynie na to, że ktoś będzie też miał jakiś inny pomysł. Bo jeden to jest taki, że wydawałoby się, że takie kompleksowe zrobienie tego jest takie sensowne i celowe. Ale też myślałam o tym, że tak, w Łapach jak są już dwie siłownie, czy ona no jakby tutaj może mieć rację bytu, to jest to jedno spojrzenie, a drugie no takie przyszło mi do głowy, no czy gmina tak chce być taką konkurencją dla przedsiębiorców, bo mamy dwóch tutaj chyba, tak? Którzy otworzyli jakąś to działalność, zainwestowali jakieś pieniądze, a my teraz chcemy takim trochę stać się konkurencją, czy to nie będzie taki źle odebrany sygnał, tak, że
Ja rozumiem, że ktoś powie, no zawsze mieszkańcy będą mieli prawo wyboru, tak? Ale czy, żeby to nie było właśnie takie spostrzeżenie w tym kierunku, że no tak, zaznaczę tutaj, że my nie tworzymy nowej siłowni, tak? Czyli tylko zagospodarowujemy już istniejącą, tak? Zatem no, nie wydaje mi się, że tutaj byśmy byli taką konkurencją wyrastającą nową i zagrożeniem dla innych działających na tym właśnie rynku. Proszę Państwa, zapotrzebowanie na ten, na ten typ no, jakby spędzania wolnego czasu, czy też uprawiania sportu jest cały czas duży i proszę zauważyć też, są różne nisze, tak? Różne osoby, które tam trafiają. No, ja to podkreślę jedno, nie tworzymy nowego obiektu, czyli nie wchodzimy z nową działalnością tak, żeby zagrażać przedsiębiorcom, a tak naprawdę no, ratujemy ten istniejący tak, obiekt, ale patrząc też na zamysł gminy, jeżeli chodzi o budynek gimnazjum. Ale oczywiście no, zdanie można mieć inne jak najbardziej. Nie, no to po prostu. Dobra, dzięki. Proszę pana Nybela jeszcze. Ja uważam, że jest to zasadne, bo te urządzenia już są zamontowane, nie trzeba ich demontować. A jeżeli byśmy te urządzenia zdemontowali, kupowali nowe, to trzeba po tamtych doprowadzić pomieszczenie do jakiegoś tam stanu technicznego i na nowo to umocowania, no bo to nie są urządzenia, które tylko stoją, ale też mają jakieś tam mocowania, żeby nie przewróciły się, nikogoś nie przycisnęło, czyli jeżeli to jest, to bierzemy w takim stanie, jakie jest i ta siłownia działa dalej. Dziękuję. Rozumiem, że pani burmistrz oczekuje jakiejś rekomendacji. Proszę Państwa, ja tak, no mówię, to wprowadzimy to na sesję, jako autopoprawkę do budżetu i wtedy mi się ta rekomendacja jakby będzie. Dzisiaj to, proszę Państwa, proszę się zastanowić, tak? Wolę to teraz poinformować tak, żeby już na sesji można było. Dobrze, dziękuję. Skoro jesteśmy w sprawach różnych, ja myślę, że tutaj pan przewodniczący Maciejewski chciałby też krótką informację na temat wyjazdu, który w piątek jest planowany przekazać. Także proszę panie przewodniczący. Może krótko. Wyjazd będzie z urzędu, budynku Urzędu Miejskiego w Łapach samochodami prywatnymi o godzinie 10 wjeżdżam. No myślę, że w ciągu godziny się musimy wydawać z tym wszystkim, tak? Gdyby ktoś chciał, to zapraszam. I przyjął 10 wyjazd, a sesja o 11.30 się rozpoczyna. To tylko tyle. Chyba wszyscy Państwo znacie sytuację u Kawiejcy, wiecie, co tam się stało. Jest tam też kamień pamięci poświęcony mieszkańcom Łap. No i warto by tam było z tej okazji 150 rocznicy powstania styczniowego wybuchu pojechać po prostu i pochylić się nad tym, przy tym kamieniu. Oddać cześć tym ludziom, którzy tam po prostu kablicy po prostu zostali wyrzuceni. I to tylko tyle. 10 godzina z Urzędu Miejskiego w Łap. Dziękuję. Przyjdźmy się jeszcze tutaj sprawa różne. Pani Radna Ekiet, proszę Was. Ja jeszcze mam zapytanie do Pani Burmistrz, tylko taka była prośba Pani Marioli, to ewentualnie przyjdzie sama, ale ponieważ rozmawiałam z nią i mówiłam, że będę na komisji, ona mówiła, że pewnego dnia akurat pod jej nieobecność, ale do Pani, która sąsiaduje z nią, czyli do Kwiaciarki, przyszło jakichś dwóch Panów, którzy tam zajmowali się, nie wiem, wymierzeniem terenu, którzy będą tam realizować inwestycje i coś tam do nich powiedzieli, że no to Pani się mają stąd zbierać czy spakować. Właśnie, czy to takie jakieś nieporozumienie? To znaczy nieporozumienie, proszę Państwa, spojrzeli na teren, nie wydaje się, że to ogrodzenie jest za, tak, tymi budkami, czyli po prostu jak budki te wszystkie, ale już naprostowali się, wiedzą, że to jest teren PKP, ale rzeczywiście znamy sytuację, że tam no, ktoś po prostu no, w terenie nie jest doinformowany. No dobrze, okej. I jeszcze drugie pytanie, też właśnie związane z tym, że miałam dzwonić albo pisać maila, jeszcze to zrobię, bo ciągle zapominam, jak jestem w pracy, to nie pamiętam, a po pracy już nie ma pana Porowskiego. Tam chodzi mi ciągle o ten sławetny odcinek odkładki w stronę dworca. Tam w tej chwili jest znowu taki mocny bałagan, ale
właśnie ostatnio jak byłam rano, to tam pani zamiatała tą część, gdzie tam zawsze jest czysto. No i pani do mnie rzuciła taki tekst, właśnie chyba chodzi też, jest niedoinformowana, albo zmieniło się coś, o czym nie wiem. Czy, ja ją zapytałam, proszę pani, chciałam zapytać, czy w dalszym ciągu jakby wysprzątacie tylko dokładki, a tam ktoś inny? Tak, 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 za tamto odpowiada burmistrzowa. No, znaczy cytuję, pani powiedziała. Czy to, czy pani tylko jakby powiedziała tak w przenośni, bo rzeczywiście jest to dalej teren kolei, tylko tam pan Damian po prostu używa różnych metod perswazji, żeby tam... Nie wiadomo, żeby się coś zmieniło. Aha, no tak. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie dwóch protokołów. Pierwszy protokół z posiedzenia wspólnego komisji, które miało miejsce w dniu 4 grudnia 2017 roku. I drugi protokół numer 38 przez 17 z dnia 18 grudnia 2017 roku. Po kolei przygłosujemy także na początek numer 37 przez 17 z 4 grudnia. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu protokołu, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? I kolejny projekt protokołu z dnia 18 grudnia do wspólnego posiedzenia komisji. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu protokołu, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Trzy głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo za przybycie na dzisiejsze posiedzenie komisji. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku, spełnienia marzeń, realizacji jakichś własnych planów. Do zobaczenia. Dziękuję.